Wiewiórki i bobry. Dzień dobry. Niedziela, 9 rano. 100 mil od domku. Łączka, pastwisko. Kopiemy, Tomek, Piotrek, ja. Oni oskrzydlają znajdki od prawej strony, ja zachodzę z lewej. Także jeżeli coś jest na tej łączce, to na pewno oskrzydlenie przyniesie efekty. Wsadzam polucha w obiektyw, przepraszam. Dopiero zauważyłem. No i tak to wygląda. Oskrzydlone znajdki nie będą miały drogi ucieczki, więc trafią do naszych zbiorów. Taki plan. Zobaczymy, co z tego planu wyjdzie. Mokro jak diabli, letka mgiełka, ale poza tym tylko kopać. 2 tygodnie nie kopałem, jestem wypuszczony jak dziki, więc nie przedłużam wstępu i zabieram się za kopanie. Co wąże zmogę. Ślisko cholernie, gumowce jadą jakby to lód był. Pod dupą rozechwiana woda, rozszumiana. Nie chciałbym się w nią wpakować, szczerze. Trzymam jeszcze rękę w kieszeni, co nie jest dobrym pomysłem. Już teraz nie. Już teraz się opieram o szpadel. Z tamtej strony cichutkie pola. Wyjątkowo cichutkie. Przemieszczam się z Rafałem Kotarskim. Na drugą stronę, tam jeszcze jakieś pole jest, zobaczymy. Po 2 tygodniach to taka zemsta losu. Takie kopanie. Mustafa wyciąga medaliki. Widać, w Polsce się już sezon na nie zaczął. A ja tutaj ryzykuję, kurczę, przeprawy przez dzikie rzeki. Mam nadzieję, że w Anglii nie ma krokodyli. I aligatorów i innych takich jaszczurek. Dobra, kopiemy. Powiem wam tak. Ciężką jest dola poszukiwacza. Nie, to jest... Bawi mnie to. Jest to zabawne. Jest to, kochani, zabawne. Nie spodziewajcie się raczej zbyt wielu spektakularnych znajdek na dzisiejszym filmie. Dziś będzie głównie o tym, jak wciąga chodzenie po bagnach. Ale kopanie. 2 tygodnie postu i takie kopanie. Kur zapiął. No, po godzinie na polach ryżowych, jak widzieliście, wróciliśmy z Piotrkiem do Kentu. Wylądowaliśmy na jego polu. Ponownie chodzimy tutaj po takim obsianym, tym, nie wiem czy to, to nie jest poplon, to jest przedplon, żyto do przeorania, żeby zasilić glebę. Wędrujemy po czymś takim. No i mi dzisiaj pierwszy konkretny sygnał, godzina 13 już, kurka muszkietowa, szukamy dalej. Dobra, słuchajcie, może film nie będzie taki całkiem na nic i to kopanie nie będzie takie całkiem na nic. Jakaś pierwsza krągłość wyszła, wycie ruszek, ale obstawiam, że Wiktorka. Podczyszczę, spróbuję lepszą fotkę stryknąć, zobaczymy. Raczej Wiktorka. Ten gość mnie pyta, czy już mam srebrne. Czy już mam srebrne? Na pewno, on taki jest. No to takie srebro głupców. Srebro głupców. Miedzieniklowa Elizabetka. Ale jest monetka. Na dzisiejszym wypadzie to jest max. Mega, mega super. I kolejna miedziuszka. Ale tym razem taka przegięta, zdyszana. No ale jest. Ale jest, wyszła. Cieszę się. A teraz wprost z powierzchni. Fajny guzik w kształcie. Zobaczymy, czy po wyczyszczeniu coś na nim zobaczymy, bo to jest istotne pytanie. Pozdrawiam. No i co? Detektorysta to ma przechlapane. A tamtym polu, na którym byliśmy, kopaliśmy, nie mogliśmy znaleźć sygnału. Tutaj idę prawie na kolanach. Co chwilę guzik.
co chwilę monetka jakaś, co chwilę coś. Piotrek wyciągnął groton Bela, Piotrek wyciągnął 6 pensów, a mi tutaj skrótki też wygląda coś, co bardzo ładnie się srebrzy i coraz bardziej jest okrągłe, jest duże i nie jest monetą. O ja pierdziele. Patrzcie. Ale zakończyłem niedzielę. No, Mustafa, zaczął się sezon na medaliki. Ale... ja pierdzielę. Masakra. Piotrek! Idę się chwalić.